Hej, cześć, siemanko, z tej strony Technoty i witam w kolejnym odcineczku na moim kanale i witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy grać El Primo duo i solo. El Primo moim zdaniem, przepraszam, powiadomienia, moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem na solo ani duo, a jak widzę to bardzo dużo ludzi gra i giną i się potem denerwują, że nie mogą bić, a inni umieją grać na przykład na solo. Moim zdaniem jest dobry na Heista i niektóre mapy na Brawlballu. Na duo będziemy bardziej tutaj widać defensywni, a na solo będzie więcej primosów. Więc no tak, tutaj no to trzeba się oddalić, no oczywiście jesteśmy otoczeni, gdyby nie inaczej. Oczywiście mam też gadżet, dropnąłem do niego. Gram drugim SP, bo pierwszy nie jest dobry na solo, na Heista jest na pierwszy, a na duo, znaczy na 3 na V3, czyli BB. Jest dobry, szybki też, albo tego, albo jak to woli, może być ten, albo ten. Mam problem, na szczęście jakoś robię na movement. Dobra, jest i mój crow. Dobra, ja niestety zginąłem i to jest już raczej czwarte miejsce, minus 6. Dobrze. Chyba gdyby miał ulta. O, jeszcze się uratował, o, ma jeszcze ulta. Może się jeszcze odwrócić wiele, jak go zarazi krok. O, dobra, jestem, dobra. Idziemy za murek ten. Dobra, szybko. Jesteśmy w cięższej sytuacji, oni też są, więc ja ich podjadę. Dobra, jesteśmy na trzecim miejscu, dobra. Ugraliśmy to niestety na trzecie miejsce, ale i tak było dobrze, bo moim zdaniem tak to jest za dużo jak na El Primo. Dobra, teraz przejdźmy do solo. Jak dzisiaj widzicie, tam biłem już sobie 22k i lecę po więcej. Dobra. I może zagramy, nie, dzisiaj na tego, na BB nie jest dobry, a patrzcie na Brawlballa. Nie jest dobra. Mamy jedną skrzynkę i możemy przyjść do kolegi tam. Opamki, dobra, tutaj stoi sojuszowanie to jest. Ja na przykład solo nie lubię grać, dlatego się sojuszuję. Dobra. Pójdźmy tak, możecie zostawić, o, suba łapkę w górę. No, dobra, sojusz z El Primo. Poko, 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 będzie spoko. Daryl. Nie, mine. Widzicie, to jest właśnie to. No właśnie. To jeszcze zagramy sobie raz solo, aby nie było. Bo szybka gierka strasznie, bo i mało czasu. Zobaczcie, 2 minuty i 3,40 sekund, więc no. No, będzie krótki odcinek, bo od razu to wstawię, jak nagram. Jest godzina 19:11, więc no, leci dziś max do 20, więc no. Tak, sojuszowanie jest. Szelko nie można mieć sojusz. A Sandy mogę już mieć sojusz, jeśli będzie chciała. Tu jest Leon. Ona nie chce ze mną sojuszu. I Leon też nie chce, widzicie. To jest to. Skrzyneczka, tylko ja się boję, że tu coś będzie. Widzicie, dobra, o tu też jest skrzyneczka, więc raczej tu nikogo nie ma, bo tak to poszedł po tą skrzyneczkę. Dobra. Jakoś skrzynki nie zbijałem dziwnie, dobra. Kurde. Gdzie zas? Boże. Tu szelka, tak? Nie, Bibi, dobra. Ja pod kamp. Dobra, nie będziemy kampić tutaj. Dobra. Się boję, dobra, tu raczej nikogo nie ma. Tylko przez tego Leona nabiłem multa temu Leonowi. Sandy tu jest, Boże. Jesus. A, no, szelka, no. Spierniczaj. Boże, no. Widzicie, to jest właśnie to. O, podjechał właśnie Leon, no. I kolejny ult z jego strony, no i... On pewnie tam kampie, ale no. Dobra. A jest jednak tutaj, dobra. Ja chwilę pod kampie. Dobra, bo ten Leon mnie bardzo kontruje mocno, bo wiecie, to jest jednak trochę dalej. O, Colt tutaj widzę, używa ulta. Ja zaś sojuszuję się. O, El Primo, to ja sojusz z El Primo. Dobra. Spoko, spoko, ja sojusz. Ja mam prawdziwy sojusz. Jak sojusz, to sojusz. Dobra, szóste. Let's go. Dobra, piąte. Bardzo przepraszam, ktoś to mnie zadzwonił, jeśli słyszycie to... Bardzo, ale to bardzo przepraszam. Możesz sobie wziąć kujba.
A nie, ja żeby ugrać, to musi być dobre miejsce, więc no. Musimy ugrać to na drogę przynajmniej. Żeby być na plus. Boże, jesteś na mnie. Mam pomysł. No, po co? No nie, myślałem, że gadżet się zużyje, ale dobra. Jest drugie miejsce. Oto porażka, no tak. Plus 8, tak to jest dużo. Trochę przekąpiłem delikatnie. Nie jest takie, że kąpiłem cały mecz. Dobra. To już chyba na tyle w tym odcinku. Nie będziemy grać, bo powiedziałem, że nagrał tylko solo i duo. Powiedziałem, że to jest tak to głupie. Tak. Dobra, ja Wam bardzo dziękuję za odcinek. Zostawcie suba, łapkę w górę. I co tam chcecie? W ogóle przed chwilą, jeszcze się pochwalę tylko szybko. Wiem, że to jest mały wyczyn, nabiłem sobie szelkę na 750. Więc no, w sumie fajnie. Wiem, że dla niektórych to jest o Boże, miałem od samego początku szelkę. Ale szelka jest bardzo głupią pomysłem. Nabiłem ją na duo, chciałem na BB, ale no nie udało się. Podbiłem trochę na BB, ale końcówkę na duo. Więc dobra. No tak się pochwaliłem. Więc dobra. Ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Krótki, ale no. Zostawcie suba, łapkę w górę, to już powiedziałem, ale jeszcze raz, dobra. Do następnego, albo do streama kiedyś tam. Siema. Sorry.